Dzisiaj w studiu bardzo sportowo, Grzegorz Twarowski, trener Reso Akademia 2012 Suwałki i Tomasz Szyszko, starszy specjalista do spraw marketingu Reso Europa Serwis Witam panów. Dla... Dzień, dobry. Dzień dobry. Wiadomo już dlaczego sportowo, przygotowujecie turniej. Tak jest. Już w najbliższą niedzielę mamy pierwszy turniej w Suwałkach, to jest pierwszy turniej piłki nożnej kobiet RSO Cup 2017. Przyzwyczailiśmy się do tego, że gra zazwyczaj przy temacie piłki nożnej to 11 mężczyzn. Jak to wygląda u kobiet? Jest to 11 kobiet, analogicznie tak samo jak u mężczyzn. Nie ma żadnej taryfy ulgowej? Niestety nie. Ile pani gra w piłkę w regionie? W całym regionie myślę, że będzie to około 150 już seniorek, tak? Plus grupy młodzieżowe, czyli Liczba ta cały czas się powiększa. Kiedy zaczynają się Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, to kobiety zazwyczaj opuszczają lokal, mężczyźni zostają. Skąd pasja do piłki nożnej u kobiet? Myślę, że jest to sport, który osiąga największą dynamikę rozwoju w ostatnich latach, bo y, tak samo rozgrywki Ligi Mistrzów przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że grają mężczyźni, a niewiele osób w naszym kraju wie, że nawet reprezentantka Polski tak, grała w barwach Paris Saint Germain w finale Ligi Mistrzów. Rodzice motywują, czy panie same podejmują takie decyzje? Myślę, że to jest raczej decyzja dziewcząt, że, że podjęły taką decyzję. Treningi wyglądają analogicznie jak u panów? Tak, tak samo staramy się skupić na technice, na przygotowaniu fizycznym czyli jest to. To samo, ale realizowane w troszeczkę inny sposób. Jest pierwsza liga, druga liga, ligi podwórkowe, osiedlowe i tak dalej, ekstra klasa? E, dokładnie, mamy ekstra ligę, potem pierwszą ligę, drugą ligę i najniższym poziomem rozgrywkowym jest trzecia liga kobiet. E, jakie są reakcje panów, partnerów, kolegów? E, jeszcze parę lat temu, kiedy ta piłka nie była tak rozwinięta, a dziewczęta już zaczynały gdzieś tam wchodzić do zespołów męskich na początku, no to różnie to było odbierane, sami jako żart. Śmiecham na boisku tak, ale dziewczęta potrafiły udowodnić, że jednak trzeba się z nimi liczyć na boisku. Że potrafią wykiwać kolegę, tak? Dokładnie, niejednokrotnie tak się zdarzało. Niektóre sporty cieszą się lepszym zainteresowaniem, ma sponsorów inne mniej. Dlaczego Reso postawiło na piłkę kobiet? Przede wszystkim dlatego, że tak jak powiedział już Grzegorz, jest to bardzo rozwojowa dyscyplina sportu. Właściwie na piłkarskiej mapie Europy, a także Polski, widać coraz więcej klubów piłkarskich, kobiecych klubów piłkarskich. Jest to pierwszy klub w Suwałkach, tak mi się przynajmniej wydaje, natomiast z całą pewnością mogę powiedzieć, że jest to pierwszy suwalski klub Żański, który ma szansę stać się w pełni profesjonalnym klubem piłkarskim. Dzięki Wam. Mamy nadzieję, że będziemy mogli się przyczynić do tego, aby klub się rozwinął do takiego poziomu. Natomiast dlaczego współpraca z Akademią? Tak naprawdę od 2014 roku RESO wspiera Akademię 2012. Głównie działania były związane z moimi małymi mistrzostwami oraz z turniejem Mikołajkowym o Puchar Wojciecha Kowalewskiego. Natomiast od stycznia 2016 roku podpisaliśmy stałą umowę sponsoringową z Akademią. Została ona później przedłużona w styczniu tego roku na czas nieokreślony. No i przy okazji, w międzyczasie, gdy okazało się, że Akademia tworzy struktury żeńskiej drużyny piłkarskiej, zarząd RESO zgodził się na to, aby zostać sponsorem tytularnym tej damskiej drużyny i dlatego występuje ona w trzeciej lidze pod nazwą RESO Akademia 2012. A ambicje są? Ambicje są, to myślę, że to pytanie akurat do trenera, natomiast nam przede wszystkim chodzi o to, aby ta drużyna się rozwijała, aby rozwijała się również piłka nożna kobieca w, w naszym mieście. Ambicje na pewno są takie, aby zdobywać jak największe doświadczenia. Podczas turnieju Reso Akademia 2012 Suwałki, Ekosport Białystok, kadra U16 województwa podlaskiego. Kto jest czarnym koniem tego zestawienia? Myślę, że tutaj zespoły są bardzo wyrównane. Z sportem rywalizujemy w Lidze w ramach trzeciej ligi kobiet. Natomiast Kadrał 16 też są w niej i zawodniczki ekosportu, a także zawodniczki Rasa Akademii 2012. Czy jest jakaś górna granica wieku? Mówimy tutaj o rozgrywkach trzeciej ligi. Nie, nie ma górnej granicy. Raczej jest dolna granica. A kto może y, przyjść? Czy y, pani po trzydziestce też może ćwiczyć? Jasne, dlaczego nie? Poważ... Tutaj jesteśmy otwarci. Poważnie? E, talenty piłkarskie e, rzeczywiście da się zauważyć także u kobiet już od początku treningów? Y, nie, nie do końca, bo to jest tak jak y, w przypadku chłopców. Jedni rozwijają się szybciej, drudzy rozwijają się troszeczkę wolniej, ale y, dopiero po jakimś okresie treningów widzimy, kto faktycznie ma smykałkę, jak to się mówi, a kto może raczej... W piłce nożnej będzie pełnił inną rolę rolę trenera, rolę sędziego bo takie, y, takie historie też się zdarzają. Ciężka praca czy talent jest ważniejszy? Myślę, że jednak ciężka praca, bo samym talentem człowiek nie jest w stanie przezwyciężyć pewnych przeciwności, które pojawiają się na drodze, czy to piłkarza, czy piłkarki. Na boiskach, gdzie grają mężczyźni, nie tylko konfetti jako kolorowe kartki się pojawiają, pojawiają się żółte kartki, czerwone, czy u pani też, u takich łagodnych istot naszych pięknych, lepszych połówek pojawiają się czerwone kartki? Powiem, że tak, pojawiają się, bo pomimo, że to są te piękne, lepsze nasze połowy, to jednak czasami ta piłka w wykonaniu kobiet wygląda dużo bardziej zawzięcie i dużo więcej zaangażowania potrafią przekazać kobiety niż niejednokrotnie mężczyźni. I żartobliwie zapytam, czy po meczu jest wymiana koszulek? Niestety jeszcze nie ma. <grystanie> <grystanie> Dziękuję serdecznie za rozmowę. Zapraszamy gdzie kiedy? Panie grają? Najbliższy turniej to jest niedziela, 2 kwietnia, boisko sztuczne przy zespole szkół nr 10, zaczynamy od godziny 10. Turniej odbywa się pod patronatem honorowym prezydenta miasta Suwałk oraz patronatem medialnym tutaj naszej lokalnej rozgłośni, czyli Radia 5. A już tydzień później, 9 kwietnia, pierwszy mecz w ramach rozgrywek trzeciej ligi. Czego życzymy paniom na boisku? Przede wszystkim zdrowia. Tego życzymy. Dziękuję serdecznie. Grzegorz Twarowski, trener Reso Akademia 2012 Suwałki i Tomasz Szyszko, starszy specjalista do spraw marketingu Reso Europa Service byli Państwa i naszymi gośćmi. To powodzenia życzę. Dziękuję, Dziękuję bardzo.